Obawy o zdrowie dzieci objętych nauczaniem zdalnym skłoniły nie tylko rodziców, ale również przewodniczącego Suwalskiej Rady Miejskiej Zdzisława Przełomca do złożenia wniosku o rozpoznanie skali problemu oraz podjęcie działań mających na celu złagodzenie skutków izolacji uczniów w okresie pandemii. Do szefa Suwalskiej Rady zgłaszają się rodzice pełni niepokoju o stan emocjonalny swoich dzieci. One od roku nie uczestniczą w stacjonarnych zajęciach szkolnych, a przez to w sposób postępujący tracą relacje społeczne, uzasadnia radny. Jego zdaniem dochodzi do zaburzeń zdolności adaptacyjnych i poznawczych, ale radny też dostrzega, że dzieciaki są po prostu osamotnione. Niepokój budzi też fakt, że ślęczenie podczas zajęć przed komputerem, potem odrabianie w nim lekcji, odciąga dzieci od naturalnej aktywności ruchowej i zaczyna się problem. Pogorszenie wzroku, skrzywienie kręgosłupa czy otyłość. Odczuwanie długotrwałego stresu i negatywnych emocji może skutkować odczuciem smutku, strachu, złości, zmianą zainteresowań albo ich utratą, a także rezygnacją z życiowych pragnień, wylicza Zdzisław Przełomiec. Przyznaje też, że dostrzega duże możliwości skorzystania z wiedzy kadry specjalistycznej, zatrudnionej m.in. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale także nauczycieli oraz psychologów i terapeutów dostępnych na lokalnym rynku. Wskazuje, że pożądane są takie rozwiązania i propozycje, które umożliwią dzieciakom kontakty rówieśnicze, nawet jeśli grono uczestników będzie niewielkie. Zdzisław Przełomiec apeluje do prezydenta miasta o podjęcie inicjatywy, która będzie mogła przyczyniać się do ograniczenia lub eliminacji wśród uczniów suwalskich szkół skutków epidemicznej izolacji.